Witam Was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku, tym razem odcinku poświęconym komputerowi Kamila. Nie będzie w tym odcinku żadnych fragmentów z budowy komputera, żadnych fragmentów z kablologii komputera. Ten odcinek powstał po to, żeby osoby szukające takiego właśnie połączenia, jakie ma Kamil w swoim komputerze, miały punkt odniesienia i zobaczyły, ile taki zestaw osiąga punktów w benchmarkach, jak też ile FPS-ów osiąga w niektórych grach. Zapraszam serdecznie do tej prezentacji komputera dla jednego z Was, dla Kamila. Kamil do swojego zestawu komputerowego wybrał procesor i5-7500 ze stajni Intela, oczywiście Kaby Lake. Płyta, na której zamontowaliśmy ten procesor, to ASRock B250. M. Pamięć 8 GB 2x4 GB, GUD RAMy Pleje 2400 MHz z czasami opóźnienia CL15. Dlatego 8, ponieważ budżet Kamila był dosyć napięty i nie zmieściliśmy w kwocie Kamila 16 GB. A propos cen, oczywiście linki do wszystkich cen znajdziecie w opisie pod filmem. Karta graficzna GTX 1060 6 GB od Asusa w ładnym białym kolorze, jak widzicie na załączonym obrazku. To wszystko zasila zasilacz BeQuieta 500W. Wszystko jest zamknięte w obudowie RG1W. Procesor chłodzi Fera 3 od Silentium PC, a dyski pierwszy na system 120 GB od Silicon Powera, natomiast drugi na dane Toshiba 1TB P300. Zapraszam Was do tego pokazu wydajności takiej konfiguracji, żeby osoby, które zastanawiają się nad właśnie zakupieniem takiego połączenia procesora i5-7500 z kartą graficzną GTX 1060, miały punkt odniesienia i wiedziały, ile taki zestaw plus minus osiągnie w testach i osiągnie w grach. Jak widzieliście, takie zestawienie bardzo dobrze radzi sobie zarówno w testach syntetycznych, jak też w testach w grach, w prawdziwym użytkowaniu komputera, w użytkowaniu sprzętu. Może nie jest to najlepsze zestawienie, najlepszy procesor do prac w sensie renderu, obróbki zdjęć, bo jak wiadomo, tam jest wymagana
a przynajmniej zalecana mocna i7 i dużo, dużo pamięci RAM, natomiast do zastosowań półprofesjonalnych, nawet jakbyśmy mieli czasem obrobić film na YouTube'a i go wrzucić, czy też przerobić swój film z wakacji, całkowicie Wam taki sprzęt wystarczy. Więc jeśli ktoś nie dysponuje budżetem na odblokowane procesory i5 bądź też na procesory i7, na dużo droższe płyty z chipsetem Z270, to myślę, że takie zestawienie nawet właśnie z tą 8-gigabajtową ilością pamięci RAM będzie dobrym wyborem, żeby kupić sobie swój wymarzony nowy zestaw do gier i pograć bez problemu w swoje ulubione produkcje w rozdzielczości Full HD w ustawieniach Ultra. Ode mnie to tyle, moi drodzy. W tym odcinku, jeżeli się taki krótki film, prezentacja i pokaz zestawienia komponentów oraz testy, ile takie komponenty są w stanie wydusić z siebie mocy w określonych grach, czy też testach syntetycznych podobał, dajcie kciuki w górę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jak zwykle, pozdrawiam Was ciepło. Wideoblog Tech.